Tylu wydarzeń jednego wieczoru w murach zamku dawno nie było. Na początek przez młodych muzyków została opanowana sala reprezentacyjna. Koncert uwieńczający zakończenie roku szkolnego szkoły muzycznej zainaugurowano z grubej rury. Na dobry początek końca zaserwowano utwór Fryderyka Chopina, a potem poszło z górki. Były melodie trudne i melodie łatwe, miłe dla ucha i te, co wybrzmiewać powinny co najwyżej w domowym zaciszu. Młodzi muzykanci zagryzali zęby i mimo małych potknięć schodzili ze sceny z głową do góry. W końcu to dzień, w którym dyplom czas odebrać. Wszyscy zdali, rok kończy się bardzo pięknie, mamy bardzo pięknie rozwiniętą klasę skrzypiec. Rozpoczęliśmy też naukę w klasie gitary w tym roku w takim bardziej rozbudowanym zakresie. Klasa fortepianu również bardzo się rozwija i przybywa nam dzieci. No ale to co, same szóstki? Są też piątki. Są też piątki, ale większość świadectw jest z paskiem. Okolice Ostródy, tytuł dobrze znany wielu mieszkańcom. W tym roku został wydany kolejny, czwarty numer rocznika. W książce znajdujemy informacje na temat kina w Morągu, umierających cmentarzy czy o Grunwaldzie w publicystyce Bolesława Prusa. Na spotkaniu z Waldemarem Mierzwą i Ryszardem Tomkiewiczem, współtwórcami publikacji, zostały w pigułce omówione niektóre artykuły. Nowa pozycja podobno rodziła się w bólach, ale z efektu finalnego autorzy są zadowoleni. Tekst o posiedzeniu pierwszej Miejskiej Rady Narodowej w Dąbrównie w 1945 roku należy do tych najbardziej polecanych. Tu taka ciekawostka. Otóż okazało się, że w Dąbrównie mieszkańcy miasta jako pierwsi w ogóle na terenie Warmii i Mazur bez jakiegokolwiek uzgodnienia z władzą postanowili powołać własną Radę Narodową. No i jest znakomity artykuł Włodzimierza Godlewskiego o Perle Ostródy. Kontynuacja cyklu naszego cyklu o najważniejszych pismach Ostródy po 1989 roku. 30 czerwca w sobotę Ostródzkie Dni Morza. O 10 regaty, od 11 przez 3 godziny rejsy promocyjne statkami po Jeziorze Drwęckim, o 15 trójmecz piłkarski powiatów na pontonach w pogoni za piłką o średnicy 1,5 metra, wieczorem koncerty, a o 22.40 pokaz sztucznych ogni. Wydarzeniem wyprzedzającym wymienione atrakcje była prelekcja Ryszarda Kowalskiego. Lokalny historyk odbył z widownią wirtualny rejs statkami żeglugi pasażerskiej. O kanale było jak na receptę. Obchodzimy tego roku stulecie ostródzkiej żeglugi turystycznej, którą założył Adolf Teclaw w 1912 roku, czyli upłynęło równe 100 lat. Jest to okrągła rocznica i z okazji tej rocznicy są przewidziane obchody w ramach Dni Morza i również zaplanowano mój odczyt. Ostatnim z środowych wydarzeń w krzyżackim obiekcie, a zarazem najważniejszym, było Forum Rozwoju Ostródy. Po referendum, w którym odwołano burmistrza, czas na przygotowania do wyborów. Inicjatorzy zmian w mieście ruszyli z kopyta. Cykl spotkań z mieszkańcami to priorytetowe działanie, którego wynikiem ma być platforma między Ostrudzianami a przyszłym włodarzem. Chcemy również po wszystkich spotkaniach sporządzić taki spis, w którym zawrzemy wszystkie pomysły mieszkańców, wszystko to, co mają do powiedzenia i chcielibyśmy, żeby przyszły kandydat, no a co za tym idzie, przyszły burmistrz, realizował te pomysły mieszkańców, czyli żeby tym razem było inaczej. Czyli my, mieszkańcy, chcemy mieć wpływ na to, co się dzieje w naszym mieście. Kto jest waszym kandydatem? W tej chwili nie ma jeszcze kandydata. Trwają różne rozmowy, jeżeli kandydat się wyłoni, damy na pewno znać. Nazwisko niebawem zostanie ujawnione, tymczasem czas na spotkania. Informacje o najbliższych zlotach grona zainteresowanych losami miasta będą zamieszczane na stronie Forum Rozwoju Ostródy. Organizatorzy zapraszają przedsiębiorców, członków organizacji pozarządowych oraz wszystkich mieszkańców.